dobry. Witam na konferencji prasowej przed meczem 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Lechia Gdańsk zmierzy się z Radomiakiem Radą. Jest z nami trener Lechii, pan Tomasz Kaczmarek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Ja dzisiaj chciałbym zacząć od razu od wypowiedzi. Chciałbym powiedzieć, że jako znak solidarności z tym, co się od wczoraj dzieje na naszym świecie, z rodzinami, ludźmi na Ukrainie i w Rosji, z wszystkimi sportowcami i nawet również jako znak solidarności z Mikołą Musolitinem, który jeszcze na początku stycznia był tutaj z nami, był z nami w szatni. Nie chcę dzisiaj mówić o meczu z Radomiakiem. Chcę tylko powiedzieć, że my jako sztab, jako zespół myślimy o wszystkich ludziach, wszystkich sportowcach, dla których życie się w ciągu doby niesamowicie zmieniło. Przypominam, że byliśmy w Turcji na obozie. Graliśmy w Turcji na obozie z Odessą Czarnomorec, z grupą młodych ludzi, którzy tak samo jak my byli na tym obozie, aby się rozwijać, aby pracować nad swoimi karierami, aby rywalizować sportowo. I my mamy ten niesamowity dar, że my możemy w niedzielę wyjść na boisko i grać w piłkę, robić to, co kochamy. Iść za naszą pasją, za naszymi ambicjami. A kilka kilometrów dalej młodzi ludzie, dla których to też jest życiem i światem, nie mogą tego robić. Dlatego dzisiaj jako znak solidarności chciałbym po prostu, możemy rozmawiać dzisiaj o życiu, możemy rozmawiać dzisiaj o wszystkim innym, co to znaczy grać dla Lechii Gdańsk, co to dla nas, dla szatni znaczy, o czym my myślimy, ale nie chciałbym dzisiaj rozmawiać o następnym meczu z Radomiakiem. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Dzień dobry, trenerze, Tomek Kosowski, GZT Czatru Miasto. Jak najbardziej oczywiście to szanujemy, to może trenerze zapytam, czy macie jakiś kontakt właśnie z Mikołą Musolitinem, gdzie on w tej chwili się znajduje, jaka jest jego sytuacja, czy jest w Ukrainie, jak to wygląda? Tak, proszę zrozumieć, że Mikołaj był tutaj z nami rok w szatni. Mikołaj jest bardzo bliskim przyjacielem wielu chłopaków. Mikołaj jest na Ukrainie, szuka klubu. Wiemy też, że był teraz nawet już w rozmowach z niektórymi klubami poza granicami kraju, ale tak jak się jego sytuacja zmieniła, to teraz nie może opuścić kraju, nie może kontynuować swojej drogi sportowej. Ja osobiście wczoraj wysłałem Mikołaj osobistą wiadomość. Wielu chłopaków ma z nim kontakt, no bo był niedawno jeszcze tutaj jednym z nas. Meczu z Wartą Poznań, to jest kilka tygodni temu, Mikołaj wszedł na boisko i pomógł nam w końcówce wygrać ten mecz. Także my zawsze tutaj w szatni mówimy o tym, że chcemy wychodzić na boisko, chcemy razem walczyć, chcemy walczyć jak bracia, chcemy się tutaj oddać wspólnie tej rzeczy i widzimy jak cenne to jest, co my możemy robić. Ja też wczoraj z zawodnikami rozmawialiśmy, jak cenne jest nasze życie, jakim to jest prezentem, że możemy żyć w Polsce, że jesteśmy w tym momencie bezpieczni,
że możemy przychodzić do pracy, że nasze rodziny są bezpieczne i dlatego wszystkie nasze problemy, które my mamy, są tak drobne, są tak nieistotne. To, czy jeden z naszych zawodników na niedzielny mecz ma jakiś problem z dwójką, czy z trójką, czy z czwórką, jest w kontekście tego, co się zaczęło dziać, po prostu nieważne. I chciałbym tu tylko jeszcze raz powiedzieć, że to jest z mojej strony znak solidarności z wszystkimi, po wszystkich stronach. Ludźmi, którzy nie mogą w tym momencie być bezpieczni, nie mogą kontynuować swojego normalnego życia. Czy w związku z tym też planujecie, nie wiem, jakąś demonstrację przed meczem, typu jakieś koszulki, jakieś pokazanie, że jesteście z Ukrainą, czy raczej się nie chcecie takich gestów wykonywać? Tutaj w tym momencie ja w ogóle nie chcę wchodzić w tematy polityczne. W ogóle tutaj nie chodzi o politykę. Wiadomo, że w wielkim sensie światowym tutaj chodzi o politykę, ale mi chodzi tylko o ludzi. O to, że dla nas, na pewno tutaj wszystkich w szatni, dla nas, dla klubu, największą wartością, największym darem jest życie. I że my myślimy o ludziach, o dzieciach, o kobietach, o ludziach niewinnych i tylko o to chodzi. Powiem szczerze, że przed meczem ze Śląskiem Wrocław, czyli 3 tygodnie temu, rozmawiałem na odprawie przed meczem z moim zespołem o tym, co to znaczy grać dla Gdańska, o tym, bo wiedzą Państwo, jak to jest. Tutaj u nas jest dużo zawodników, którzy przychodzą z innego klubu, z innego miasta, są wychowani w innym kraju i dla mnie bardzo ważne jest, abyśmy jako drużyna, jako klub mieli świadomość, gdzie gramy, dla kogo gramy, żebyśmy byli jak najbardziej połączeni z naszym miastem. I opowiadam zawodnikom, że Gdańsk jest jednym z najbardziej historycznych miast w Europie, może na świecie. Że to jest miasto, które zostało jako pierwsze zaatakowane w II wojnie światowej, później zostało zniszczone, że tutaj mieszkają ludzie, którzy po pierwsze to przeżyli, a po drugie odbudowali to miasto, że to są ludzie pełni siły i dumy i że my dla nich gramy, że my nie gramy tylko dla siebie i dla naszych rodzin, tylko że my gramy tutaj dla ludzi z tego miasta i żeby zawodnicy wiedzieli, co to znaczy. Dlatego 3 tygodnie temu rozmawialiśmy o czymś takim, a jak wiemy od wczoraj, nasz świat wygląda troszeczkę inaczej. Jacek Łuczyński, Trójmiasto PL, ale panie trenerze, jak już jesteśmy przy tym wątku, to są takie kwestie też wyborów, tak? Także też od polityki nie można uciekać. Teraz takim podstawowym pytaniem, jeśli chodzi o sport, jest to, czy sportowcy rosyjscy powinni brać udział w rywalizacji międzynarodowej, czy w ramach sankcji ich również to powinno dotknąć. Jakie jest zdanie pana właśnie po tym, co pan powiedział i czy no w tej chwili, gdyby się zdarzyła taka sytuacja, byście mieli zakontraktowany sparing z rosyjską drużyną, czy trener by chciał zagrać taki sparing? Teraz wchodzimy w trudne pytania. Bo wie pan, sport jest czymś, my zawsze wszyscy mówią i zawsze są takie ustalenia, że sport nie może być polityczny, że sport właśnie sportowiec żyje z tego, że on żyje rywalizacją, on żyje rywalizacja, czyli to jest pojedynek, my
Chodzi o to, żeby wygrać, aby kogoś pokonać, ale w sposób sportowy, w sposób prawdziwy. Dlatego my wybieramy sport, aby tak rywalizować, aby tak z sobą walczyć, się z sobą mierzyć, a nie w inny sposób. Wiemy, że sport jest polityczny, taka jest prawda. Niestety. Było wiele przypadków tego w historii sportu na świecie, różnych olimpiad, także to jest bardzo trudne pytanie i powiem szczerze, że to pytanie mnie w tym momencie przerasta. Nie chciałbym w tym momencie w to wchodzić. Uważam, że tutaj jako świat musimy być zjednoczeni. Nasze decyzje muszą być jasne, zrozumiałe, konsekwentne, ale co do... Proszę zrozumieć, w tym wszystkim po prostu też sportowców to są ludzie, którzy żyją i tylko myślą właśnie o tym, o swoim sporcie, o swoich marzeniach, o swoich celach. Oni z tym wszystkim nie mają nic do czynienia. Także to jest bardzo skomplikowane pytanie i nie jestem w stanie panu na to pytanie odpowiedzieć. Jeszcze, jeśli można, oczywiście zatrzymajmy się przy tej atmosferze, bo odwołał się trener do tego, co mówił zawodnikom przed meczem ze Śląskiem. A czy jakby środki wyrazu, środki mobilizacji, środki dotarcia do drużyny zmieniły się od wczorajszego dnia? Jakby inaczej trener rozkłada akcenty, właśnie akcentuje, żeby cieszyć się z tego, co jest. Właśnie, no, czy coś się tutaj zmieniło, jeśli chodzi o taki warsztat w tej warstwie mentalnej głównie, bo rozumiem, że trening nie uległ zmianie, robicie to, co mieliście zaplanowane, natomiast w takim czysto właśnie ludzkim odnoszeniu się wewnątrz drużyny, czy nie wiem, może inna muzyka jest w szatni, sami piłkarze z tego jakby, no nie wiem, wyszli. No coś takiego od kulis, co może oczywiście trener zdradzić, prawda? Dziękuję bardzo. Na pewno, tak jak pan powiedział, co do treningów, takich rzeczy nic się nie zmienia, bo my jesteśmy bardzo skoncentrowani na tym, co robimy, ale prawda jest taka, że my też jesteśmy ludźmi i prawda jest taka, że to, co się dzieje niedaleko, co jest z nami wszystkimi robi. Tu z nami w szatni jest Chrystobes, który jest z Łotwy. Chrys jest z Łotwy. Ma rodzinę na Łotwie. Tak jak mówię, chłopcy nadal są bardzo blisko Mykoli. Dlatego na pewno ważne jest, aby o tym rozmawiać, aby było miejsce na to, żebyśmy jako zespół o takich tematach mogli po prostu porozmawiać o naszych emocjach. Na pewno, ale to nie tylko od wczoraj. Ja zawsze zawodnikom powtarzam, że to, co my robimy, to jest coś wspaniałego. To jest naprawdę niesamowity dar w trudnych momentach. Nieraz zawodnik może być pod formą, może mieć gorszy dzień, gorszy mecz i przychodzi do szatni i widzę, że coś się u niego w głowie dzieje i to jest tak ważne, żeby chłopakom przypomnieć, że my tak naprawdę żyjemy naszym marzeniem, zarabiamy na tym pieniądze, że my jesteśmy w tak przywilegowanej sytuacji i taki dzień jak wczorajszy to nam jeszcze bardziej potwierdza. Na pewno co do słownictwa teraz w szatni, w niektórych tematach trzeba być troszeczkę bardziej wrażliwym, bo wszyscy wiemy, jak to w piłce nożnej jest w szatni. Szybko się rzuca takimi sloganami, idziemy na wojnę, idziemy na tego, a proszę mi wierzyć, to co my robimy na boisku to jest sport, to jest piłka nożna, to jest rywalizacja.
Tutaj nikt z nas do końca tak naprawdę nie wie, co to jest wojna. Ja mogę powiedzieć, ja pracowałem w Egipcie w czasach rewolucji. Ja kilka razy przechodziłem i byłem koło czołgów. Ja wiem, jakie to troszeczkę byłem, pracowałem w czasie, jak na ulicach były bardzo trudne dni, dramatyczne dni, pełne ofiar. Wiem, co to robi z zawodnikami, wiem, co to, to było bezpośrednio. To było w mieście, w którym pracowałem, się takie rzeczy działy. Także tutaj naprawdę co do słownictwa w następnych dniach, w następnych tygodniach na pewno będziemy dużo bardziej wrażliwi. Rzecz w kontekście tego, co Pan mówi, ogólnie tej całej sytuacji, Pan ten niedzielny mecz jest w stanie wyciągnąć trochę poza nawias. No oczywiście wynik zawsze jest ważny, ale przy ocenie zawodników, czy jeżeli jakiś zawodnik się zagapi, straci koncentrację, czy to będzie inaczej przez Pana oceniane, czy jednak wymaga Pan takiego czasami rzecz zimnego profesjonalizmu, że wychodząc na boisko, no trzeba się odciąć od wszystkiego, co jest wokół i po prostu zrobić wszystko, co należy. Nie, ja bym w ogóle, tutaj akurat my w 100% przygotowujemy się na ten mecz, po prostu każde przygotowanie jest inne, ale my jesteśmy profesjonalistami, my jesteśmy w 100% skoncentrowani, my po prostu jeszcze bardziej czujemy radość z tego, co my możemy robić. I tylko o to chodzi, to, że ja dzisiaj chciałem to zrobić tutaj jako akt solidarności, to przede wszystkim chodzi o tych sportowców, o te rodziny, o tych ludzi, którzy dziś, dla których się życie zmieniło. My jesteśmy w 100% przygotowani, skoncentrowani, my jesteśmy gotowi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję bardzo.